Cześć, siemanko, witajcie w kręciku z Farming Center 22, gdzie jak widać dzisiaj Hoi Beleron. Dzisiaj sprzedaż oleju rzepakowego. Ja blisko mam na skup, bo tutaj sobie postawiłem na sklepie. A stwierdziłem, żeby na odcinku jest fajnie blisko, a poza tym cena między tym skupem a skupem na tym sklepie rolniczym, no to zobaczcie, jest 5, właśnie nie wiem, które to jest akurat. To jest ten? Czy ten? To nie jest ten. Odznacz. To jest ten? Tak, to jest ten, dobra. No to widzicie, to jest 850, a to jest 800. No to jest 50 zł różnicy, no to zawieźcie tam. 50 zł różnicy tam wrąbane w to, nie? A poza tym, że tu jest 3 razy bliżej z tego z olejarni, bo mam 100 tysięcy litrów do przejedzenia, więc trochę tego jest. No i na koniec jeszcze sobie załaduję wełnę, bo owiec mam 600. Chyba 600. Już powinno być 600, ostatnio było 500, tak przed przewijaniem. Przed przewijaniem było 600. 500, sorry, przepraszam. No i teraz to wreszcie ta wełna się produkuje, nie? No i pieniążki idą i wiecie co stwierdziłem? Że jednak sobie wywaliłem tego moda na... Na tańsze pola sobie wywaliłem. Stwierdziłem, no niby... No, dało się tam wyrwać tańsze pole, no ale bez przesady, tak. No 230 za jedną przyczepę, a takie przyczepy jeszcze 2,5 będzie. Oczywiście dwie całe, no bo... Bo tutaj 100 tysięcy litrów oleju jest i cały rzepak przerobiłem już, więc... Czyli dało 140 tysięcy litrów oleju. No mogło być, bo tam miałem około 300 ton tego, nie? Rzepaku tutaj przywieziony, więc mogło tyle być. Oczywiście produkcja już jest zamknięta, wyłączona. Ja sobie raz, dwa to będzie nasypywać się. A dzisiaj będę kosił sobie olej, znaczy olej, rzepak będę kosił. Tak, słonecznik. Co ja będę kosił w ogóle? Dzisiaj słonecznik, no. Tu jest jeszcze pasternak. Do zbioru? Już zabrany, okej. Nie myślę, bo może bym to kukurydzę skosili. To jest gotowe do zbioru. Tutaj 515 pole. Jest zaorane. Jakby się dało z tym kupić. Ale to 1 500, tak? Coś wolno ten olej tutaj wychodzi. Olej rzepakowy jeszcze 80 tysięcy litrów. No może na dwa, to może trochę szybciej będzie wyskakiwać. No i tak to wygląda. Ja czy mam coś w ogóle do sprzedaży na silosach? Nie, bo jęczmień jest cały w tym, dobra. Na pociągach, przepraszam, nie na silosach. Dobra, 30 czy jeszcze 10 tysięcy litrów. Zielonka mam tu mapę jak coś. Kiedyś, może, kiedyś będzie na niej seria, nie bójcie się. Ale to kiedyś, kiedyś. Widzicie, strasznie powoli to się napełnia, no ale co, za to mogę. Przekazywać ile mam krów, z ciekawości. Dobra, krów jest max. A owiec? Jest 500, no. I tutaj żarcie się kończy, więc trzeba będzie chyba powoli... Tutaj ogarnę sobie sprawę. Ja chyba ją sobie ogarnę w tym odcinku, wiecie? Niech on sobie tutaj cały odcinek kosi, to? Wiem, że przyczepa moja autoload już jest pełen, zaraz go wysypię, nie bójcie się. Tutaj rozłożę kosiarkę, niech on sobie już kosi. Brak kursu. Liczba kółek. A niech sobie zrobi nawet 3. Wtedy przynajmniej się nie będzie blokował. Ja to później sobie wreszcie sprasuję. No i oczywiście pozbieram je. Bo to wszystko będzie od razu u owiec w korycie leżało. Dobra, szósty punkt. Najlepiej nie zgrabię, bo wtedy będzie łatwiej mi to sprasować. Niż po całości, jak będzie rozrzucone. No i dobra, lecimy. Tutaj na skup. No wiem, że jest bliziutko, no ale...
Wiadomo jak to jest. Robotajku musi iść. I w tym czasie tutaj... O! Będę sobie przekładał palety. Zanim to się sprzeda, to już trochę się zrespi. No właśnie, to mówiłem. Zawsze te parę palet się zrespi już i... Będę miał trochę szybciej wtedy załadowaną przyczepę autoloada. Dobra, tam się sprzedaje. Jedno pole już mogę kupić. Tutaj niestety tak musi być do zbiorów aż. Tutaj szóstkę sobie kupię. I tutaj muszę powiększyć sobie dziewiątkę potem. Ale to później się powiększy. No spokojnie. I w ogóle te tereny muszę ogarnąć jeszcze na 18. Tam tutaj 16 kupię 13. Ja chciałem od razu te piątkę kupić, żeby tutaj już mieć połączone to. A potem trójkę i czwórkę da kupić. Dobra. No jeszcze się obalił, no dobra. Ile tu już jest pusto, powinno być. No jest pusto, jest. No i kolejne 230 tysięcy. Ale te 186 litrów byłem wyrąbany, nie? No i dzięki temu, że sobie przerzuciłem parę palet, to teraz będę miał szybciej naładowaną autoloada. W ogóle sobie tylko tak o przerzucał i zobaczcie, jak to będzie szło. No widzicie, już jest 20 tysięcy litrów. Nawet 20 tysięcy już jest naładowane, więc niech sobie tutaj powoli się to ładuje. A ja idę. Idę chyba powoli kościć już ten słonecznik, bo on tutaj sobie ogarnie te kruszenie trawy. Tu cały odcinek zajmie, więc okej. Okay. Tutaj niech się ładuje. A ja idę kościć tą trawę i tyle. Oczywiście offseta trzeba sobie ustawić bliższego. I można kosić. I gra muzyka. Znaczy, oczywiście nie gra, no bo nie można tak. Olej rzepakowy 32 tysiące litrów już jest załadowany. Oczywiście przystawkę sobie kupiłem do kukurydzy. No bo teraz jak kupię pole... Nie wiem ile te pole z kukurydzą to kosztuje. 16. 200 tysięcy, no to teraz pod tym sumie będę już miał. Więc fajnie by było skosić tą kukurydzę. Może nie na odcinku, ale po odcinku ją skoszę. A na wszystko to chyba muszę sobie jakieś pole kukurydzy zasiać, bo wiecie co? My sobie pokosił kukurydzę. Czym zostałem? Skręciłem sobie tą przystawkę na 20 na godzinę, żeby to też szybciej szło. Skręciłem sobie tą przystawkę, żeby to szybciej szło i tak o. Ale w tym odcinku nie tylko zbiorę słonecznika, bo jeszcze będzie czekać mnie orka po pasternaku, ale to zobaczycie. Sobie zobaczycie, jak to będzie szło. Ile jest minut? O, 8 minuta. Chciałbym na pewno do 30 minuty pokosić. Może wtedy jakieś ładne tutaj... Na początku chyba jakieś ładnie te pole sobie obetnę. Potem, wiadomo, jak nie zdążę, to pracownik sobie skosi i dalej. Dobra, olej słonecznikowy, rzepakowy, przepraszam, nie słonecznikowy, a słonecznikowy dopiero będzie stworzony. Akurat idealnie tutaj wyszło pod GPS-a te pole. No i dobra, tu niech się sypie te 14 ton. W tym czasie, co się to będzie sypać, to ja sobie podjadę akurat na punkt z rozładunku. To jest druga, czyli teraz powinno być 20... 27... 20 tysięcy tutaj tylko powinno być. No 24 i tutaj 4 są... Znaczy to są 3, bo to nie jest całe. No to... No,
28 ton jeszcze, pewnie 1000 litrów. 16 wysypany, wysypany. Te 4 przejazdy będzie skuszone, ale teraz chyba pojadę sobie tam poprzeczniaki wyciąć przy torach. I później jak to skoszę... Jak to skoszę, no to wtedy jakoś... Ładnie obetniemy tutaj w koło wiatraka chyba. Bo nie wiem, bo może uda mi się całe skosić te pole, nie wiem. I wtedy na 9 już bym sobie puścił pracownika, nie? Żeby kosił sobie. Ja wtedy muszę sobie orać. Zobaczymy jak to pójdzie, bo jest 10 minuta. A ja mam skoszone... Chyba jak pole jest skoszone już tak. Jak ja bym jechał tutaj 10 na godzinę, to bym miał połowę z tego skoszone. Tak jeszcze przed odcinkiem sobie to kółko zrobiłem testowe, żeby zobaczyć jak to idzie. Chciałem sobie jeszcze poprzeczniaki wyciąć tam przy asfalcie chociaż. Przed odcinkiem, ale już nie zdążyłem. Znaczy, no może bym zdążył, ale... Wiecie jak to jest. Jest po prostu niedziela 20, już 20 jest w niedzielę, więc... A ja chcę to dzisiaj jeszcze wrzucić. Na YouTube'a. Oczywiście nie żeby był publiczny, tylko na prywatnym, tak? Właśnie to jest to, czego się najbardziej zawsze obawiam tutaj przy tych... na rogach pola. I dobra, tutaj ładnie to jakoś... Ładnie to obciąć może tak w tą stronę, no bo inaczej się nie da. Wiem, że ta przystawka wygląda jakby ona się nie opuściła wcale, no ale po prostu tak się zbiera słonecznik, tak? Tylko same kapelusze. No i niestety też trochę więcej czasu to zajmuje takie koszenie, jak teraz koszę. No ale każde zdziebełko słonecznika się liczy, tak? Bo wiecie, przejechać po tym headerem i tego nie skosić, to nie jest sztuka, tak? A skosić to i zebrać ładnie, to jest dopiero sztuka. Nie no, ale powiem wam, że trochę będzie tutaj jeżdżenia z tą przystawką. Tego tutaj zrobię sobie na 3 poprzeczniaki. Ten klin tutaj w miarę jakiś wyrównał. Żeby on nie był taki duży ten klin, nie? Dla pracownika. Zobaczymy, sobie na 2 razy. Dwa razy by poprzecznik starczył. Chyba na 2 razy tylko zostawił, bo... Ja, bo to więcej chyba nie ma sensu tutaj wycinać. A tyle ja sobie nawrócę i w sumie pracownik też nawróci. Wiadomo, jak pracownik nawraca, on sobie po słoneczniku nawróci, ale nawróci się. Tarararam. O, poziom kiedy? W ta strona? Od kiedy w ta strona pociąg jeździ? Ja zawsze wiedziałem, że pociąg jechał w drugą stronę, no ale dobra. Najwidoczniej się nie zna w tym takim razie. No i dobra, 408, więc kukurydzę mogę kupić. A tą piątkę to sobie na wiosnę kupię. No bo będę miał za ubrania kasę. No i za olej słonecznikowy, no bo olej słonecznikowy będzie do sprzedaży w lutym. No a teraz jest listopad, jak to koszę, no to już mi się zdąży przerobić, bo ta fabryka jest bardzo wydajna, więc... Więc zdąży mi się cały olej słonecznikowy przerobić. Tego słonecznika aż tak dużo nie będzie, myślę, że około 100 ton będzie. No to jakby było 100 ton, no to masz 50 ton oleju, tak? A 50 ton oleju to jest... 1000 litrów oleju. To jest... 3 razy 6. Bo słonecznikowy jest trochę dolszy, bo jest za 6000, tam 6200 nawet. Jak dobra cena trafi się. No to powiedzmy za 6000, no to... 6 razy 5 to jest 3. No to jest 300 tysięcy, tak? Na... Skąd tu na szybko wytrzaśnie 300 tysięcy? No nie masz czego, nie? Więc podoba mi się to, że
Jest coraz mniej tej mapy do wykupienia. I tyle. To mnie najbardziej trzyma przy życiu. Tak jak kiedy sobie założyłem, sobie na poprzednim odcinku chyba na tym mówiłem. Z Balerona. Że chciałbym do końca roku skończyć nagrywać Balerona. Albo chociaż do końca stycznia. Żeby nie jest uzależniony tego Balerona już. Wtedy wiadomo, jak już Balerona nie będzie, to będzie jedna seria mniej. Więc wtedy więcej na przykład może się M-Klika pojawiać. No bo wtedy to na zasadzie raczej nie. Czy zależy... W sumie mogę zrobić tak, że zależy jak będę miał save'a ogarniętego. Ale jednak bym wolał chyba Lengrada pchać dalej, bo Lengrad wtedy jest najszybciej na wykończeniu. I po prostu te serie, co są najbliżej na wykończeniu, to wtedy najwięcej je pchać, tak? Na kanał. Wielmoże, to oczywiście będzie raz w tygodniu sobie tam na spokojnie. Bo równie dobrze możecie powiedzieć, że na Wielmoży mam tyle samo co na Lengradzie, bo mam Lengrada mam gdzieś około pół wykupionego. W sumie Wielmoże też mam około, no prawie pół wykupione. Bo tam na Wielmoże jest dużo małych pól, więc to tam szybko pójdzie kupić. No ale zobaczymy jak to będzie. Dobra, trzeba wrócić i załadować sobie tę końcówkę tego oleju słonecznikowego i rzepakowego. Co jest ten słonecznikowy obraz? Bo koszę ten słonecznik i teraz cały czas mi ten słonecznikowy po głowie chodzi. Dobra, wszystko wciąga, więc niech sobie tam powoli wciąga to. Miniaturka oczywiście po odcinku będzie zrobione standardowo. 28, czyli chyba 9 ton tam wyjdzie z tego, co dobrze liczyłem. Jak to wygląda czasowo? Jeszcze 20 minut nie mam, więc w sumie dokoszę sobie do końca. Najwyżej zrobię sobie 50 minut albo godzinny odcinek. Zobaczę w sumie jak ten klin tutaj wykoszę. Ile będzie tutaj do koszenia, bo może... Bo może pracownik będzie kosił, może nie, zobacz. To jest wszystko do uzgodnienia. Na razie jadę tak jak idzie tutaj miedza. Później będę od tej strony kosił. Zobaczę jak to będzie szło. Bo nie wiem czy tu pracownika puszczę czy nie. Bo cosplaya tutaj już raczej generować nie będę, no bo nie mam gdzie. Znaczy, no mam gdzie, ale wtedy całe pole musiało jechać praktycznie na pusto. No ale to strata czasu na cosplaya. No nie wiem, pomyślę. Ewentualnie zrobić tak. Ja tutaj nakosić tą przyczepę. I przestawić kombajn na dziewiątkę. Żeby sobie tam cosplay kosił, a ja sobie tutaj po odcinku dokoszę ten kawałek. I tak chyba zrobię. Tak jak przed chwilą powiedziałem. Że dokoszę tą przyczepę. Do 30 minuty odcinka, czy tam 25. Albo jak już naprawdę będzie tak mało dokoszenia tutaj, że zostanie tam z 5-6 przejazdów, no to już naprawdę to dokoszę, nie? Ale też jak wrócę tam do przyczepy, to będzie pełna przyczepa już, więc... A raz coś tu ogarniemy. Siedem ton już jest, no to tam dwie tony do przyczepy na pewno będą. Gorsze jest to, że wiatrak jest w środku. W sumie wiadomo, jakby go nie było. Ale z drugiej strony, jakby tego wiatraka nie było, to tak pusto by tutaj było na tym polu. A tak jak jest ten wiatraczek, to chociaż coś się dzieje. Co tak patrzę, teraz to dość mocarny ten klin jest tak naprawdę. Bo dość dużo tych rządków jest tutaj na tym klinie. Tak niewiele w sumie tych prostych rządków tutaj zostało.
No ja teraz się pojadę wysypać. Więc... Dobra, ale rzepakowo widzę, że jest załadowany. Dobra, jadę się wysypać. Oczywiście dosypię sobie to, co nakosiłem. Puszczę tutaj pracownika. No i wtedy masowym przyjadę tutaj po ubrania, których nie mam. No wiecie, co wymaga mapa? Chyba, że to jest ten kawałek do orany. Nie gadaj, że znowu całe pole wymaga wapna. Jak to w ogóle wygląda, skład gleby. O proszę, całe pole wymaga wapna. Więc na wiosnę będzie co robić. No i dobra, grzej. Tam trzy przejazdy zrobić do wiatraka, a później to się ma. Chyba już nawet, teraz chyba pójdę już orać, jak tutaj wrócę. Ja chyba już teraz pójdę orać, no bo to wiecie, nie ma co przyciągać odcinka zbytnio. A tyle to ja tą sobie minutę czy tam dwie znajdę, żeby podjechać do kombajnu. Nie będzie problemu. Wiem, że poszedłem przez pole, no ale chciałem to szybko zrobić. Dojechać tu. I czym prędzej odpalić sobie fabrykę oleju sęcznikowego, włącz. Przez 10 ton... 10 ton... No dawaj, 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 będzie 200 tysięcy na koncie. Jak skoczy 12. No wskakuj ta 12 szybciej, no. 204 nawet. A niech sobie leci ten czas na 2. Bo i tak dzisiaj nic siany już nie będzie, no bo jest za późno. Bo chyba w listopadzie nic nie można siać już. Nie można niestety. No i dobra, gitara. Widzicie? Mówiłem, że ten kombaj zrobi dwa przejazdy w tym czasie, co ja będę się wsypać. No i też nie skłamałem. Można powiedzieć, że praktycznie zrobił dwa przejazdy. Nie, ja mówię, ja to sprzedaję, biorę wełnę, założę i idę orać, no bo to już czas. Bo która jest minuta odcinka? 23, no. Jest 23 minuta, tam tyle, tam chyba jeszcze z 15 minut koszenia jest tego pola, więc nie przesadzajmy. Dobra, ten sobie tutaj ładnie skosił, już prawie kończy, widzę to koszenie. No to tak pisze, że niby jeszcze 7 minut będzie kosił. Ale na no spokojnie sobie zrobię mu 3 kółeczka i jest ładnie. Nie ma problemu. Dawaj, 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 dawaj. Jeszcze 6000 litrów. 5, 4, 3, 2, 1, 0 i poszli. 153 tysiące, no, elegancko. 350 jeszcze na koncie jest. Do wydania na jakieś pole. Nie, no teraz zbieram do miliona, tak? Żeby kupić sobie piąteczkę. Żeby pole numer 5 kupić. Więc nie ma lipy. Oczywiście teraz jadę po wełnę, jakby ktoś pytał. W sumie to mówiłem, ale... Masz szybki załadunek wełny. Trochę jej tutaj jest, więc... Będzie pełno? Nie, nie będzie pełno, ale 30... ponad, no widzicie, 34 tysiące litrów. No 34 tysiące litrów wełny, więc elegancko
na przeróbkę, na ubrania, żeby to szło. Znaczy, oczywiście pierw na tkaninę, a później na ubrania, oczywiście, tak. Ale sobie tego już tam mosaika zostawię. Wiem, co muszę kupić po odcinku. Bo chyba się nikt mi nie wróciły. Ja je zaznaczyłem, ale... Ale one mi chyba na plac nie wróciły. No nie. Muszę sobie te dwa moje silniki kupić mniejsze. Co miałem te 15, no bo one są bardzo przydatne. Tutaj na te pola. No jasne, będzie duży siew, więc... Zgaszę, sypie się? Dobra, sypie się. A ja się teleportujesz tutaj na teren... No, dobra, tam sobie... Na tutaj... Do kubotki M7. Nigdy nie używałem kuboty, więc... A zanim taka kubota M7, bo ona mi się podoba. Ona tam ma chyba 170 koni, więc fajny w sumie kolejny ciągnikiem mogłaby być. Będzie u mnie na flecie, na sadzie. Fajna ta kubotka. Mi się podoba. Bo... Ogólnie plan był M8 kupić. Wiecie, kupić, wypożyczyć sobie tutaj do orki, ale... Ona taka brzydka była. Tak mi się ta M8 nie podobała za cholery. A M6 była za mała. Oczywiście... Myślałem, że pójdzie sobie z 7 w dom. Ale tam wymagało 220 koni, tamta 7. Więc musiałem sobie 5 wypożyczyć. Ona jest wypożyczona, spokojnie, nie bójcie się. Po odcinku i tak to będzie zaorane, i tak, to wiadomo, nie? Jak to będzie zaorane. Tym dużym do tworzenia pól, bo tutaj trzeba jeszcze pole powiększyć. No ale, no wiecie, na odcinku żeby coś innego było i fajnego, to sobie wziąłem kubotkę. Na te 10 minut orki, to zawsze ten klin tutaj będzie zaorany, nie? Że jeszcze ładny poprzecznik się tutaj zrobił. Wszystko gra i bucz. Na początku był plan sobie wziąć w ogóle tego mojego starego MF-a, co stoi pod ścielarką. To w ogóle był wstępny plan, żeby tak zrobić, nie? Żeby tamtego sobie wypożyczyć tutaj piątkę obrotową, tą, co teraz mam. No i tamtym sobie masejkę morać, ale właśnie stwierdziłem... Kurde... Tak patrzę sobie te średnie ciągniki. Przecież ja mam DLC Kubota, ani razu w sumie wam nie mówiłem o nim. Znaczy no mówiłem o tym DLC chyba, że kupiłem wszystko, albo nie mówiłem, nie wiem. Ale tak stwierdziłem, że sobie kupię tą Kubotkę, no bo Kubota fajna jest. Akurat ta M7 i M6 najbardziej mi się podoba. Takie dwa najlepsze ciągniki. M7 i M6. Z tego dodatku. A resztę to tam. Jest, bo jest. Ta M5, jakaś taka malutka, śmieszna. Nie podoba mi się zbytnio. A M8 to w ogóle jest brzydka jakaś. To brzydkie, to takie... Jeszcze takie dziwne koła ma jakieś. Może da się zmienić, ale nie wiem. Nie zajmowałem się zbytnio kubotą. No i dobra, trzeba... Widzicie, kawałek już zaorałem, więc... Trzeba wysypać mojego John Deere'ka i tyle. No, bo to tam resztę zaraz tam po odcinku tutaj skoszę. Chyba, że będzie tutaj na odcinku jeszcze skończone koszenie, to by było fajnie, co by było skończone na odcinku. Ale jak to będzie szło, nie? Ale mi się zdaje, że raczej po odcinku będzie reszta skoszona. Tak coś czuję. Nie wiem czemu. Ale dobra. Fajna kubotka, więc sobie coś innego zawsze, nie? Tak jak mówiłem, coś innego. No ale nie mogę się tej kubotki doczekać na flecie na osadzie. O, tak sobie teraz pomyślałem sobie o tym flecie na osadzie. Tam jeszcze w ciulu roboty jest do zrobienia. Zanim będzie kolejny odcinek. Trzeba wszystko pokosić. Trzeba wszystko teraz pokosić, no bo na odcinku już nie będę kosił nic.
wapno rozwieźć do końca. No i na kolejny odcinku już jakieś prace polowe, czyli jakieś talerzowanie. Jakieś talerzowanie trzeba będzie zrobić, może już jakieś pierwsze siewy. Jakieś rzepaku. No nie wiem, to coś się wymyśli, tak? Ale wapnowanie na pewno będę musiał po odcinku zrobić i żniwo. Jak będzie miejsce, no to jeszcze gdzieś gnojowice porozlewać. Tam obornik wyrzucić, to tam wiecie, to tam nie. W gnojowice mam dużo i tam już prawie się kończy miejsce w mojej, można powiedzieć, krowiarni. No to o Boże, no dobra, trzeba było tak bardziej ładnie, kulturalnie to powiedziane. Dobra, pług w dół. Oczywiście jak widzicie, miejsce na poprzeczniak jest, żeby nie było. Orka po pasternaku, więc tak sobie tekstura wygląda. Myślałem, że to trochę lepiej będzie wyglądać, ale... Tam już pod te drzewka będzie, tam z przodu pod te drzewka będzie zaorane, więc... I te zielone drzewka, jakby ktoś pytał mnie, te żółte, tylko te zielone, bo to jest... Te żółte będą wykarczowane. Tam będzie jeszcze ta górka przeorana. Oczywiście to będzie pierw wygładzone ładnie, a potem będzie przeorane. Zauważyłem, że ta kubota ma śmieszne koguty, bo on ma jednego z przodu, jednego z tyłu, tak po skosie, nie? Tak... Dziwnie, ale... Nie mnie to oceniać. Tak po prostu kupywałem tą kubotę, to tak zauważyłem, że te koguty jeden z przodu, drugi z tyłu jest. Jakoś nietypowo. Ale to są Japońce, to wie to. Mówię, tu zaoram to do równego i tyle, tak? John Deere 7 przejazd nie powinien się wyłączyć, tak mi się przynajmniej wydaje. Bo tam dość ostry klin się robi już. Ja chcę na pewno ten film wrzucić dzisiaj na YouTube'a. I iść już z kompa, tak? Bo jest 8:30, zanim się to wrzuci, to też będzie godzina, to będzie 8:30, tak? Akurat będzie, żeby pójść się myć. No i wrócić. To będzie akurat, tak mi się wydaje. Myślę, że to jeszcze wtedy będzie idealnie. Ale co ja tam mogę wiedzieć? No niestety w tym tygodniu było 6 odcinków w poprzednim tygodniu. Bo się nie wyrobiłem, jak widzieliście, nie wyrobiłem się z... No po prostu się nie wyrobiłem z tym. Z Wielmożem, no bo wszystko mi tak na łeb się waliło w tym tamtym tygodniu. Miałem iść w piątek od rana nagrywać, to nie poszedłem. Bo poszedłem... Co ja w ogóle robiłem w piątek od rana? W piątek do 12 albo 13 chyba siedziałem w domu. Przed telewizorem. Zanim odpaliłem kompa, to chyba było 12 albo 13. Nie, 13 to była chyba w sobotę, zanim odpaliłem. Tak, w sobotę było 13, chyba odpaliłem kompa. A wiadomo, jak to sobotę trzeba było iść do garażu. A ja mam tu surfowo w ogóle ustawionego? Chyba nie. Tak, jednak był ustawiony, dobra, to ja jednak głupi jestem. No tak, przecież jak wchodziłem, chyba to na to ustawiałem. Nie, mówię, zaoram to do równego, będę kończył odcinek. Bo jest 34 minuta. Ja chcę to do równego ładnie zaorać, poprzecznik zrobić i... Miniaturkę raczej z John Deere'a sobie zrobię, chociaż może z Kuboty. Pomyślę. Ale chyba na John Deere lepszą miniaturkę by zrobił. Na koszenie tego słonecznika. Tak mi się wydaje. Ale co ja tam wiem przecież nie. To jeszcze myślę, że 4, może 5 przejazdów i nic więcej niż wtedy 5 przejazdów nie będzie. No. Wiadomo, on sobie radzi świetnie, tak, bo to, no, bo on ma 170 koni, tak, a pół wymaga 150, więc 20, tam 2 konie więcej ma. Znaczy się o to chodzi, że nie, że jest na automatycznej skrzyni biegów już, więc ona sobie tą samą biegi dobiera. I to mi się podoba. No, no, no ale to by tak nie szło. Na pewno ten
ten masek by miał dużo lepsze dźwięki, tak? Na biegu, jakbym go piłował. No, ale to wtedy on by się dary apy, ja bym nic nie słyszał, to tak by było. A tutaj ładnie sobie kubotka mruczy. Na wolnych obrotach. No teraz do 1600 spadło, 1700 tak trzyma. Teraz jest 1900 nawet było przez chwilę. No jakieś tak te obrotki tutaj falują, widzę. O, ale poszło. 4%. Ktoś tam w komentarzach u MST pisał, że to nie jest zakupywanie, tylko smarowanie. Gdzieś to czytałem. No ale nie wiem, czy to prawda. Czy nie. No mówię, jeszcze dwa przejazdy, czyli w dół. Teraz zupę jadę i w górę, tam do końca przejadę i będzie koniec. Oczywiście trzy poprzeczniaki się zrobi, raz, dwa. No. Dość późno widzę, że ten GPS łapie. Ten skręt. Aha, super, że ja ten pół w ogóle wcześniej opuściłem, a mi go jeszcze podbiło, nie? To też dobrze. No, 37 minuta. No i akurat jak chcę, to będzie tutaj to załoram, to będzie 40 minut, czyli tak jak miało być. 20 minut orki, znaczy niecałe tam, bo tam było chyba około 30 minut prawie, że przyszedłem. A, patrz, on tyle jednak puścił. Myślałem, że szybciej się wyłączy, a jednak dojechał do końca. Też dobrze.